zwykle tak właśnie rozpoczynają się imprezy w przedszkolu numer 10. Czytanie bajki przez prezydenta było niewątpliwie wydarzeniem dla maluchów. Zdarzyło się to pewnej jesieni. Od wielu dni szalał sztorm. Morze ryczało jak ogromny potwór. Prezydent czytał estońską bajkę. Dlaczego woda morska jest słona? Był jeden brat bogaty, a drugi biedny. Ten bogaty nie dał nic biednemu. Koleś bogaty nie dał jedzenia. Biednego brata spotkała nagroda magiczny młynek. Ten młynek różne rzeczy wyczarowywał. Bo z młynka się wysypała sól, jak wrócił do wody. I dlatego? Jest woda słona. To odpowiedź godna uważnych słuchaczy, bo czytanie dla dzieci nie jest wcale proste. Najwspanialsza publiczność świata to dzieci, które słuchają bajek wtedy, kiedy jest możliwość ich poczytania. Zdarza mi się, że czytam bajki wnuczkom. W przedszkolu miejskim numer 10 prawie codziennie czyta się bajki. Nauczyciele realizują autorski program Jak baśnie budują Europę. Ten program ma na celu jak gdyby poszerzenie czy rozszerzenie tej całej akcji głośnego czytania dzieciom, a program Jak baśniami Europę budować ma na celu wprowadzenie dzieci w świat takiej literatury dziecięcej z innych krajów europejskich i ma też na celu zapoznanie dzieci z krajami, wybranymi krajami europejskimi. Dzięki tej lekcji przedszkolaki dowiedziały się nieco o Estonii. Choćby to, że flaga tego państwa jest niebiesko-czarno-biała.